Cześć, z tej strony Dawid. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób ja skarpuję. Każdy musi wyrobić sobie swój własny styl, odpowiadając też każdej maszynie, na której pracujemy, prawda? Bo każda jest inna. Mogą być nawet te same modele, ale będą inaczej pracowały. Także najważniejsza rzecz, musicie poznać dokładnie swoją maszynę, jaki ma dokładnie zasięg, jak pracuje hydraulika, ponieważ musicie często zgrać trzy rzeczy, żeby dobrze wyskarpować, prawda? Więc tak, możemy skarpować samym ostrzem. Na początku będzie to łatwiejsze z tego względu, że obsługujecie tylko cały wysięg bez łyżki. Jeżeli będziecie chcieli zbierać na płasko już, czyli zbierać jeszcze dodatkowo materiał za pomocą łyżki, tak jak ja Wam to pokażę, to jeszcze musicie dołączyć do tego łyżkę. Czyli macie trzy funkcje, które trzeba dobrze opanować, dobrze zgrać, żeby wszystko wychodziło jak na stole. Ja dzisiaj pokazuję Wam niestety tylko pracę dnem łyżki, z tego względu, że moje ostrze jest wytarte obustronnie. Niestety ktoś wcześniej, nie wiem, czy ładował kamienie tym, czy coś. Ostrze jest źle starte. I niestety, jeżeli bym robił to ostrzem na sztorc łyżką, to wychodziłyby tylko, że tak powiem, góry i doliny. Jeszcze z takiej jednej ważnej rzeczy. Jeżeli macie bardzo dużo materiału do zebrania, to najpierw zróbcie sobie z grubsza skarpę, żeby tylko ją ociosać, a następnie zbierajcie już na zero, ponieważ jak będzie za dużo materiału, będzie Wam to bardzo przeszkadzało. Moim zdaniem idealnie jest, kiedy macie do zebrania od 10 do 20 cm maksymalnie. Na początek musicie sobie zrobić pierwszy profil, czyli niezależnie czy pracujecie z systemem, ze sznurkami, czy po prostu na oko. Musicie zrobić sobie pierwszy ślad, do którego będziecie się cały czas nawiązywać. Czyli wybieracie, wygłaszczacie sobie ten pierwszy ślad i następnie do niego się dostawiamy, tak? Nie wybieramy po całych łyżkach, tylko przesuwamy się o połowę, możecie na początku właśnie o połowę się przestawić, będzie Wam łatwiej kontrolować. Zobaczcie, jak to wygląda na filmie. Następnie, jeżeli będziecie czuli się bardziej pewnie, możecie się tak mniej więcej na 3/4, tak żebyście 3/4 łyżki, prawda? Żebyście widzieli dokładnie lemierz, jak idzie po tym, co zrobiliście wcześniej. To jest bardzo ważne. Inaczej nie zrobicie nigdy równej skarpy, będzie zawsze taka różnica kilku centymetrów. No. A tutaj chodzi o to, żeby było jak najdokładniej. Ważne, żebyście mieli zawsze jakiś punkt orientacyjny, jeżeli nie macie systemów, bo mówię, sznurki są jakieś punkty terenowe, mogą Wam pomóc. Jakieś słupki ogrodzeniowe, drzewo, które gdzieś tam rośnie, żebyście zawsze wiedzieli, na co się kierujecie. Jeżeli macie system, jest dużo łatwiej, ponieważ nawiązujecie się do tego, co Wam system pokazuje. Jeżeli macie sznurki, to nawiązujcie się do sznurków. Zróbcie sobie ślad gąsienicą wzdłuż sznurka, przejedźcie się w jedną, w drugą. Będziecie mieli wtedy dużo łatwiej, żeby mieć jakiś punkt odniesienia, prawda? I cały czas być w jednej linii, to też jest bardzo ważne. Jeżeli dobrze znacie już swoją maszynę, to też pamiętajcie, że musicie ustawić się w odpowiedniej odległości od skarpy, tak aby ramię się dobrze składało, ponieważ w pewnych momentach ramię zaczyna albo iść już mocno do góry, albo do dołu, dlatego ważne jest też odpowiednie ustawienie, a także jeżeli nie macie łyżki hydraulicznej, to żebyście mieli płaską platformę pod koparką. Dzięki temu będzie Wam dużo łatwiej, nie będziecie robili takich zębów na skarpie. Jeszcze jak skarpujecie, zawsze tam jakaś cząstka materiału może tam Wam wypaść na samą górę, prawda? Więc ważne na koniec, żebyście to ładnie odcięli. Jeżeli potrzebujecie odciąć skarpę, róbcie to jednym ruchem, nie róbcie nic na boki, tylko cały czas w jednym pasie. Ja to robię przeważnie pod skosem, jak już odjadę kawałeczek, wtedy sobie ściągam. Zaraz Wam pokażę, jak to robię. Dzięki temu mam ładnie odciętą skarpę na kwadratowo. Jeżeli Wam nie zależy, możecie przeciągnąć po tej skarpie. Też nie ma z tym problemu, bo humus przykryje, prawda? Tylko że jeżeli po prostu chcecie, żeby estetycznie to wyglądało. Jeżeli przeciągacie po skarpie, po samym wierzchołku, zaczynacie zagniatać łyżką delikatnie i się tak jakby materiał znowu przesypuje na górę skarpy, więc powstaje taki mały schodek. W momencie, kiedy skarpujecie łyżką na płasko, zbieracie również materiał do łyżki, gdzie możecie go wysypać i materiał Wam nie przesypuje się za bardzo na
górę skarpy, gdzie możecie go już po prostu nie potrzebować. Chyba że potrzebujecie, możecie wysypać, robić na sztorc, nie ma problemu. Jeżeli będziecie robili też, że tak powiem, całą powierzchnię łyżki, materiał wam zacznie się przesypywać poza i będą się tworzyły takie delikatne warkoczyki, które zaraz możecie tutaj zobaczyć. Musicie też uważać przy samej końcówce skarpy, tak, czyli na samej górze. Często materiał jest tam zluzowany i łyżką po prostu możecie zagnieść i zrobić w ten sposób dołek. Musicie być ostrożni w tym momencie. Jeżeli macie jakieś nierówności, czasami warto też przelecieć jeszcze raz po tym samym profilu. Jeżeli widzicie, że wam się pofałdowało, można dosypać, zebrać, tak abyście mieli cały czas równo, ponieważ następne ślady będziecie starali się dołączyć do tego, co już zrobiliście. Więc po prostu postarajcie się, żeby był każdy jeden ślad jak najlepszy. Jeżeli materiał wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie też komentarz. Jeżeli możecie udostępnić, udostępniajcie. Mam nadzieję, że komuś się to przyda, a także pomoże mi w dalszym rozwoju tego kanału. Zapraszam was też na Świat Operatora na Facebooku oraz Instagramie. Cześć!
więcej.